Remedium na rosnące rachunki za prąd i gaz ma nim być bon energetyczny, czyli jednorazowe świadczenie dla osób o najniższych dochodach. Wnioski można składać od dzisiaj, trzeba jednak spełniać kryteria dochodowe, a także pamiętać, że czas na wypełnianie wniosków jest ograniczony. Karolina Komada. Jest to świadczenie skierowane do, jeżeli chodzi o gospodarstwo jednoosobowe, do osób, których dochód nie przekracza 2,5 tysiąca złotych, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych, jeżeli on nie przekracza 1700 złotych, on został zaplanowany w kwocie od 300 do tak naprawdę do 600 zł. Można zgłaszać się z wnioskami o wypłatę bonu energetycznego od 1 sierpnia do końca września. Trzeba pamiętać, że wnioski później kierowane nie będą rozpatrywane. Wnioski można składać poprzez aplikację mObywatel, platformę ePUAP lub stacjonarnie w gminie swojego zamieszkania.